Tadeusz Wiejowski został przywieziony do obozu pierwszym transportem więźniów. Nawiązał kontakt z polskimi elektrykami zatrudnionymi w obozie. Elektrycy przynieśli cywilne ubranie oraz specjalną opaskę w zielonym kolorze, będącą przepustką. W grupie elektryków opuścił obóz. Rozpoczęła się mozolna ucieczka w kierunku dworca. Szybko zorientowano się, że brakuje jednego więźnia. Tadeusz zdołał dotrzeć do pociągu towarowego. W obozie odbył się 20-godzinny karny apel. Wtedy zamordowano pierwszego więźnia.